komitetu organizacyjnego tego marszu głos zabierze pani poseł w czwartej kadencji Gertruda Szumska. Brawo. Szanowni Państwo, za chwilę odczytam apel do rządu, którym zakończymy nasz protest. Bowiem historia zakończyła koło i wróciliśmy pod pomnik poległych stoczniowców, ażeby upomnieć się o prawa dla wszystkich Polaków, a także katolików. Nie możemy pozwolić na zlikwidowanie telewizji TRWAM, jak pozwoliliśmy na zlikwidowanie naszych polskich stoczni, kopalni, i całej gospodarki narodowej, co jest przyczyną wielomilionowego bezrobocia i całej polskiej biedy. Teraz niemal hurtowo likwiduje się szkoły, a także podjęto totalną walkę z Kościołem. W Kościele i szkole szuka się dochodu do budżetu państwa. Drodzy Państwo, to już nie ironia, a polski smutny kabaret. Brawo! Prawda! Sama prawda! Wokół Radia Maryja i telewizji TRWAM skupia się coraz większa, wielomilionowa społeczność katolicko-patriotyczna. Popatrzcie, w całej Polsce jest nas miliony. Nie pozwólmy dyskryminować się we własnym kraju przez nieodpowiedzialne władze. Gdańszczanie, Polacy, nie lękajmy się otworzyć drzwi Chrystusowi. Nie lękajmy się! 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 Nie ma się! Nie lękajmy się! Nie lękajmy się! Drodzy Państwo, solidarności serc! Odważnie brońmy wiary Kościoła i Ojczyzny. Tak nam dopomóż Bóg. 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 Drodzy Państwo, teraz odczytam Państwu apel Komitetu Organizacyjnego dzisiejszej manifestacji. Gdański apel w obronie telewizji TRWAM i niezależnych mediów. 18 marca 2012 roku Gdańsk. Spod pomnika poległych stoczniowców, miejsca, gdzie podpisano historyczne porozumienie sierpniowe upominające się o godność, wolność Polaków oraz wolność mediów, my, mieszkańcy Gdańska i Pomorza, zwracamy się do rządzących o uznanie niezależnych mediów i niedyskryminowanie telewizji TRWAM. Dlaczego? Po 22 latach od wolnych wyborów w Polsce musimy na dziesiątkach manifestacji i w milionach listów upomina się o tak podstawowe wolności, jak niezależność mediów i możliwość rozwijania telewizji TRWAM, jedynej ogólnopolskiej stacji katolickiej, telewizji funkcjonującej od wielu lat i realizującej katolicki, społeczno-patriotyczny program, w którym utożsamiają się miliony odbiorców w kraju i Polaków mieszkających poza jego granicami. Wyrzucanie z pracy dziennikarzy o niezależnych poglądach, podpisanie akta bez konsultacji i akceptacji społecznej,
dyskryminowanie i utrudnianie rozwoju telewizji trwam. Oznacza, że demokracja w Polsce jest poważnie zagrożona. Działania te są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami wolności wyrażania swoich poglądów oraz rozpowszechniania informacji. Nie godzimy się być w naszym kraju obywatelami drugiej kategorii. Nie. Właśnie. Tu mamy chłopak, przedstawicielkę układania planu B. Nie godzimy się! 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 Tu jest prawda na plakacie. Nie godzimy się być w naszym kraju obywatelami drugiej kategorii, urabianymi przez prorządowe media, ludźmi, którym ogranicza się podstawowe prawa i wolność. Z pełną determinacją, aż do skutku będziemy żądać przyznania miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam oraz bronić wolności mediów i praw katolików do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Komitet organizacyjny dzisiejszej manifestacji. Czy Państwo aprobują ten apel? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bądźmy razem. Zwyciężymy, proszę Państwa. Zwyciężymy, jeśli będziemy tak, będziemy zawsze razem, jeżeli będziemy wiedzieli, mieli wspólnie wytyczony cel. Teraz poproszę o zabranie głosu członka Komitetu Strajkowego w roku 1900, Stoczni Gdańskiej w roku 1970, członka Komitetu Strajkowego w roku 1980 i nie zabrakło go również w stoczni, kiedy czołgi, schody, policja stanęła tutaj w 81 roku. Proszę Państwa, powitajmy wielkimi brawami pana Alojzego Szabelskiego, który mimo 87 lat jest tu dzisiaj z nami. Drodzy rodacy, serdecznie witam Was i dziękuję z całego serca mojego za tak liczny udział w Wasz dzisiejszym proteście. Przyszliśmy po to, aby zaprotestować przeciwko decyzji, którą podjęła Krajowa Rada Radia i Telewizji, która nie zezwala nam, abyśmy mogli na telewizji Trwam nadawać swoje programy. Pytam, czy to jest normalne, że Polacy muszą domagać się swoich praw na ulicach, że musimy demonstrować i domagać się, ażeby raczyli udzielić nam poważnie. Pytam, czy to jest możliwe? To jest chore. Pytam Was, czy to jest normalne, że na każdą absurdalną ustawę, którą wysuwa rząd czy parlament, my musimy pisać protesty, listy podpisywać, tracić tony papieru. Czy to jest normalny kraj, pytam? To jest hańba!
się, a powiedzmy szczerze, czy w takim razie wiecie się, że żyjemy w wolnej ojczyźnie? Nie! Tak samo uważam. Dziękuję wam, że tak samo myślicie jak ja. Niestety, to nie jest wolna ojczyźnia. Proszę was, teraz powiem, czy rząd pod sąd, czy pan rząd pod sąd, proszę państwa, proszę o chwilę uwagi, bo polegają mnie, żeby skończył. A ja jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć. Moi drodzy, czy uważacie, że pan Dwora podjął tę decyzję swoją komisją sam? Nie! Nie! Pan Dworak sam mówił, że konsultował się z premierem. I rządem. Tak, sam jest również prezydent. Tak, sam samo. Który jest niektórym komisjom. Dajmy panu powiedzieć. Moi drodzy, wiadomo, że pan Tusk jest na smyczy. Na smyczy Unii Europejskiej. Prowadzony przez masonów, którzy kierują nim i decydują o tym, jaka ma być Polska. Nie katolicka, nie religijna. I pan Tusk, zamiast reprezentować naród polski, chronić naszych praw, ulega im. W każdym razie, panie Tusk, jeżeli pan nie czuje się Polakiem, a wielokrotnie pan powiedział już, że polskość i patriotyzm to nienormalność, to panie Tusk, niech pan da spokój nam. Niech pan odejdzie stąd, nie chcemy takiego premiera, nie idzie do Berlina. Proszę państwa, na nową miarę złego, jaki jest prezydent nasz? Przecież prezydent wolni kraju, który oznacza oznaczeniami państwowymi, najbliższymi uderzeniami komuchów, którzy gnębili polski naród, tylko nagrodę za to, żeby mordowali kilku Polaków. Czy pan prezydent Komorowski w dalszym ciągu chce budować pomniki bolszewikom, którzy atakowali Polskę w 20 roku? Czy to jest właściwie? Nam się to nie podoba, panie prezydencie! Odważam się mówić, panie premierze Tusk, jeżeli pan nie czuje się Polakiem, nie czuje się, to niech pan pożegna nas, odejdzie do Berlina czy Brukseli. Bo my chcemy do Polaka, który będzie reprezentował naród polski, premier Orban, który dalej. Victor Orban!
tego. Jeżeli udzielili mi głosu, proszę skończyć. Ja długo nie przemawiam, ale mam wśród was tu stoszowców, którzy byli ze mną w strajkach w 81, dwukrotnie w 88. Jakie były hasła, jakie zawołania? Nie ma wolności bez solidarności. Nie ma wolności bez solidarności. Nie ma wolności bez solidarności. Ja dziś ponawiam nowe hasło. Nie ma wolności bez telewizji Trump. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu. Nie ma wolności. Halo. W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przemówi teraz jego wieloletni przewodniczący, pan Janusz Śniadek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.